Witajcie w najprawdopodobniej ostatnim odcinku Skola. Dzisiaj dostaniemy się do tego miejsca, przynajmniej spróbujemy. Widzę, że tak, jedna droga prowadzi tędy, druga droga prowadzi przez jaskinię. Przeteleportujmy się do tego oto namiotu. Czemu nie mogę? Aha, mogę w ten sposób, okej. Przeteleportujmy się do tego oto namiotu. I spróbujmy udać się nad niego, tak? Musimy udać się nad nim. Tak, tylko troszeczkę tam jakby. Chyba tak mi się wydaje. Dobra, próbowałem dojść do namiotu, doszedłem gdzieś, gdzie nie ma namiotu. Ale gdzie zasadniczo jeszcze nie byłem, bo tam widzę most, którego wcześniej nie widziałem. Zaraz obczajmy to miejsce, czekajcie. O ile uda nam się w ogóle tam dostać. Tutaj chyba nigdy nie byłem, przynajmniej tak mi się wydaje. Ile w tym prawdy? Tego nie wie nikt. Tam jest namiot z jaskiniami. Okej, jesteśmy przy jakiejś wodzie. I to dłużej. Czyżbyśmy byli tutaj? Nie, jesteśmy tutaj. A co nam to daje? Nic nam to nie daje. Ale okej, skoro jesteśmy tu. Tam jest ten namiot. Wow, tutaj coś jest. Okej, widzę postać. Wiesz, że na początku chciałem wszystko naprawić? Uwierzyłem, że to sam Bóg mnie dotknął. Że otrzymałem szansę. Idziemy dobrze, o dziwo. Zarządzone mi krzywdy. A potem zrozumiałem, że to nie Bóg, czy dobro, czy zadośćuczynienie. Tylko narzędzie zemsty. Okej. O dziwo. Idziemy w dobrym kierunku. Tutaj jest most. Próbowałem dojść do namiotu, jak zwykle, pomyliłem drogi i jestem tam, gdzie trzeba. Nie pytajcie, jak to zrobiłem, nie mam żadnego pojęcia. Dobra, widzę czaszki, to już dobrze wróży. Naprawdę dobrze wróży. Kurwa, to jest... pełno czaszek. Słupki z czaszkami. Coś przecież tam na górę wejdziemy, będziemy musieli przejść po tym pniu, który tam był. Nie słyszę żadnych karteczek. Jest bardzo cicho, nie słychać wiatru. No chyba tak. Wydaje mi się, że do ciebie idę. Tylko czy dobrze robię, że do ciebie idę? Chyba tak. Co mi tam... Dobra, to jest ogień z pochodni. Co mi tam zależy? Dobrze, niedobrze, ważne, żebym szedł, nie? Nie? Czy nie? Dobra, mam iść tędy? Chyba tak. Musimy iść po tym zboczu. No, są te posążki. Te pnie z twarzami. Że chyba idę do ciebie. Tylko nie wiem, czy dobrze robię, ale... Ogólnie wydaje mi się, że chyba dobrze robię. Tylko, czy dobrze robię, że tutaj jestem? Czy ja mam zejść tam na dół? Wiecie co? Powstrzymam się jeszcze. Dobra, jeśli to jest... to... Kurde, nie wiem, serio. Chyba przeszliśmy jakoś tak i tu. Tylko, że to nie jest jaskinia, żadne skarby świata. Czekajcie, wróćmy się jeszcze kawałek. Nie chcę zejść na dół i później dowiedzieć się, że nie, musisz iść od nowa, bo spadłeś, a nie powinieneś spaść. Jest tu jeszcze jakaś droga inna. Tam jest niby ta jaskinia, ale jak tam się dostać? Czekajcie. Mogę tej drogi drugi raz już nie znaleźć i to może być problematyczne. Nie no, chyba musimy iść tam. Ja się wrócę, bo nie chcę czegoś spierdolić, wybaczcie. Chyba derpie strasznie, jakby to Bungo powiedział. Dobra, no teraz się wracam, ewidentnie.
Spróbujmy iść w inną stronę. Spróbujmy iść gdzieś tam. Może tam też jest jakaś droga, albo chociaż karteczka, żebym mógł odnaleźć się. Nie słyszę żadnej kartki, ale może gdzieś tu coś jest. Dobra, tu są jakieś jaskinie. Jest karteczka, dobrze widzę ją chyba. Przynajmniej dowiemy się, gdzie jesteśmy. Fragment nieznanego raportu, spisane nieznane... Zeznanie nieznanej osoby. Wtedy na niebie zobaczyliśmy światła, dużo świateł. Pomarańczowe kule unosiły się nad całym terenem i wydawało się nam, że z każdej szczeliny, z każdego zakamarka wydobywa się ten dziwny pomarańczowo-czerwony opar. Widzieliśmy człowieka, który przyszedł z tej jasności. Pamiętam, że zaczęłam krzyczeć, a on poszedł do niego. Mój Anton. Dobra. Gdzie jesteśmy? Powiedzcie nam. Jesteśmy... Nie wiem, gdzie jesteśmy. A, jesteśmy tu. Czyli tak, musimy wejść na górę, przejść przez most, obejść to całe dookoła, przejść tu i tu, dobra, musimy to przechodzić dookoła, czyli nie możemy zeskoczyć. Okej, zobaczmy, co jest po drugiej stronie, może będzie gdzieś jeszcze jedna kartka. Ja wam to wszystko grzebanie, szukanie powycinam, bo chciałbym zmieścić się w tych 20 paru minutach, czy tam max 30 i zakończyć dzisiaj tą serię. To byłby ostatni odcinek. Czy tutaj coś znajdę? Nie, tutaj nie ma nic, ale przejdę się tutaj po okolicy. Te karteczki teraz tak jakby bardzo słabo słychać. Nie, tutaj też już chyba nic nie ma, chociaż tutaj coś jest, czekajcie. Ale tutaj nie przejdę, dobra. To idziemy tamtędy, tylko musimy pamiętać o tym, żeby nie zeskakiwać nigdzie. Musimy cały czas krążyć i wejść na tą górę, na samą górę tej góry. I tam będzie rozwiązanie całej zagadki, całej tej wyprawy na Przełęcz Diatłowa. A raczej wersja twórców gry wyprawy na Przełęcz Diatłowa. Dobra, musimy iść tędy. Zapewne. Czyli tak, tutaj te fale Dunaju i mosty. Dojdziemy do mostu. Most jest taką charakterystyczną częścią. Staniemy na nim i zobaczymy, w którą stronę musimy podążać, aby dojść w miejsce, w które chcemy dojść. Co jest chyba raczej logiczne, nie? No, chyba raczej tak. Są te szpice. Dobra. O! Tu jest chyba... To chyba o to chodzi. Tak, i to byłby pierwszy mostek. Jeśli nim przejdziemy, musimy tak, przejść przez jaskinię, dojść do jaskini i znów przejść przez jaskinię i przez kolejny mostek. Dobra, ja tu mam jaskinię. Ale to jeszcze chyba nie jest ona. My tam musimy dojść na samym końcu. Dobra, czyli idziemy tu. Tu po drodze gdzieś powinna być jakaś jaskinia, tak? Aha, jest. Okej, okay. Przechodzimy pod nią. Dobra, kumam. I gdy przejdziemy pod nią, powinniśmy mieć dalej drogę i wejście do kolejnej. To nawet nie jest jaskinia, co takie ukryte przejście. Tu powinniśmy mieć... Chyba musimy po prostu tutaj zejść, tak mi się wydaje. Spróbujmy, no cóż, nic nie tracimy. Na sam dół nie będę schodził. Jest ten... Oh fuck! Witaj. To znam chyba z trailera. Zginąłem? Serio? Jak?
Dobra, udało się przelecieć. Jesteśmy w kolejnej jaskini. I gdzieś tutaj są te palanty. Zdecydowanie, trzeba je ominąć. Bo nie wiem, gdzie one są. Ale mam tu gdzieś. Już was omijam, już. Idę se w piździec. Dobra, tutaj jest wyjście. Nichuja, tu nie ma wyjścia, tu jest ślepa uliczka, dobra. Czyli trzeba iść pewnie tędy. Tak jest. Widziałem tego dupka? Nie, nie widziałem go, okej. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Jesteśmy po drugiej stronie, fuf. Mamy kolejny mostek. Czyli poruszamy się w dobrym kierunku. Póki co. 10:57. Jesteśmy gdzieś blisko. Czy coś mi tu grozi? Nie, zerknę na mapę. Czyli to był drugi most, czyli jesteśmy po wyjściu z jaskini, jesteśmy tu, okej. Czyli tutaj gdzieś musi być dróżka w bok i tam będzie karteczka. Jakaś, zapewne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Teraz tak. Która dróżka jest w bok? I w którą stronę? Dobra, idziemy w lewo. Czyli tutaj. Tu jest taka ślepa uliczka. Przynajmniej tak to wygląda na mapie. Tak jest, i tu będzie karteczka. I tu gdzie? Nie widzę póki co. A, tutaj chyba. Jest. Ludzka psychika. Doktor Wojkowski o zespołach urojeń. Z ciekawym przypadkiem zetknąłem się w zeszłym roku w trakcie mojego pobytu w szpitalu w Moskwie. Znajduje się tam pacjent, który dokonał napaści na kobietę. Utrzymywał on, iż wszystko to pod szepty jego przyjaciela. Twierdził również, że był funkcjonariuszem rządowej agencji zajmującej się badaniem niewytłumaczalnych zjawisk. Jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, człowiek ten wytworzył w swojej głowie tak silną iluzję tamtych wydarzeń z życia, którego nigdy nie miał, że podawał ogromną liczbę szczegółów i detali. Analizowaliśmy to, próbowaliśmy potwierdzać. Oczywiście nie miały one odzwierciedlenia w rzeczywistości. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, iż pacjent cierpi na cały zespół urojeń, w tym urojenia, oddziaływania, owładnięcia czy też prześladowcze. Ostatnio otrzymałem wiadomości, iż pacjent zaczął twierdzić, że jego ciało się rozpada. Oznacza to, iż występuje u niego zespół Cotarda. Urojenia polegają na zaburzeniach funkcji myślenia, budowaniu wokół siebie fikcyjnej rzeczywistości, nieprawdziwych zdarzeń, nieistniejących osób. Chory nie przyjmuje do wiadomości przedstawionych dowodów na nieprawidłowość jego twierdzeń, a nawet sam próbuje wytwarzać rzekome dowody, potwierdzając swoją wersję wydarzeń. Tak również było w naszym przypadku. Chory opisał nam dokumenty, które, jak utrzymywał, widział na własne oczy. Naturalnie tutaj może... Tutaj również żadne z jego słów nie odnalazło potwierdzenia. Ustaliliśmy, iż u podstaw problemu naszego pacjenta leżą wydarzenia z 1959 roku, kiedy to w górach Ural doszło do tragedii. Zginęło tam 9 uczestników studenckiej wyprawy. Niestety ciągle nie udało nam się wyjaśnić tego, jak pacjent może być powiązany z tamtymi wydarzeniami. Prawdopodobnie informacja o tym zdarzeniu wywołała u niego poważną traumę. I to jest właśnie informacja o tych studentach z przełęczy Diatłowa, w której udział brał sam Diatłow. Ciekawa historia, naprawdę. To jest bardzo ciekawa... ciekawa tragedia. No, wiem, że tragedia... Słowo ciekawa do tragedii troszeczkę słabo pasuje. Wiem, że to trochę dziwnie może brzmieć. Ale naprawdę ta cała historia z przełęczem Diatłowa jest bardzo ciekawa. Tutaj będzie jeszcze jedna droga na bok. Teraz by się przydało pobiec, bo znowu coś buczy. Chwila odpoczynku. Znów bieg. Jest kolejna karteczka gdzieś. Gdzie jesteś? Jestem tutaj. Dobra, tam widzę chłopaków. Karteczka jest gdzieś tam. Ja jestem gdzieś... Tu. Przeszedłem przez mostek. Kurwa mać! Dobra, wiem, że idziesz tutaj. Aha, ja się nie mogę wrócić, tak? Super. Dobra, nie przeszedłem przez most. Dopiero teraz przez niego. Aj! A, trzymam się! Oszukałem grę. No dobra, nie oszukałem. Muszę iść na dół, tak czy siak. Ja nie wiem, czy nie powinienem tu umrzeć. Dobra, jest karteczka. Czy uda nam się ją w spokoju przeczytać? Jest ciemno.
Uciekliśmy do lasu. Ktoś, coś próbowało się dostać do namiotu. Słyszeliśmy dziwne odgłosy. Jakieś pomarańczowe światło. I uciekniemy. Zginiemy. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, jesteśmy bardzo blisko końca. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko końca. Jesteśmy w tym miejscu, okej. Okay, teraz musimy przejść tu i dojść do ostatniego punktu. Wychodzi na to. Tylko tutaj się kręcą chłopaki. Ale tu jest most. Czy ja mogę na niego wejść? Chyba raczej nie mogę, ale mogę iść tędy. Nie wiem, czy dobrze idę. Czy mogę tu przejść? Mogę. Okej, okay, chyba dobrze idę. Są jakieś schody. Ciekawe, jakie będzie zakończenie, jak wytłumaczyli tę całą historię. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw tego. Idziemy do góry. Czy my idziemy do tego wulkanu takiego jakby? To jest to miejsce? Dobra, słyszę ostatnią karteczkę. Oni się do niego modlą tak jakby, tak? On był jakimś bogiem. Czekaj, przejdźmy się jeszcze tutaj. Czy tutaj jest wyjście jakieś stąd? Czekajcie. Są tu jakieś jaskinie. Niby są, czyli co, po przejściu całej gry będziemy mogli kontynuować zwiedzanie tej mapy dalej. Dajcie mi jakieś fajne zakończenie, powiedzcie mi, że w tej grze jest fajne zakończenie, ja chcę je obejrzeć. Do kogokolwiek dotrze ten list, błagam. Pomóż nam. Znajdujemy się w miejscu, które oni nazywają skrytką pocztową numer 5. Nie wiem, gdzie to jest. Nie wiem, który mamy rok. Nie dopuszczają do nas nikogo z zewnątrz. Nie wiem dokładnie, ilu nas tu przetrzymują. Zamykają nas w celach po 4 osoby w jednej. Widziałem dziesiątki takich cel. Codziennie nas badają. Mówią, że musimy być gotowi na oddziaływanie anomalii 7. Codziennie poddają nas testom, badaniom, torturom. Widziałem, jak zabijali ludzi. Widziałem straszne rzeczy. Opiszcie to. Niech świat się dowie. Przeprowadzają najgorsze z możliwych eksperymenty. Mają tutaj coś, co nazywamy pokojem strachu. Nigdy nie wiadomo, co stanie się z człowiekiem, który tam trafi. Niektórzy wracają, ale są już nieobecni. Innych wyciągają martwych. Ja widziałem tam jasne pomarańczowe światło, które mówiło do mnie głosami demonów i pokazywało rzeczy gorsze od najgorszych koszmarów. Czasami ludzie wychodzą stamtąd połamani, okaleczeni, zmiażdżeni. Napromieniowani, rozczłonkowani. Wśród nas jest naukowiec. Mówił, że odkryli coś. Coś nie z tego świata. I testują to. Ale on jest zdania, że to tak naprawdę testuje ich. Mówił nam, że na świecie jest więcej takich miejsc. Ośrodkiem zarządza coś, co nazywa się jednostką badawczą do spraw zjawisk naturalnych. Widziałem to na identyfikatorze człowieka, który mnie przesłuchiwał. Twierdził, że jesteśmy więźniami, skazańcami, mordercami, gwałcicielami, złodziejami. Ale to nieprawda. Ja nic złego nie zrobiłem. Czemu mnie tutaj trzymają?
Nienawidzę ich wszystkich. Nazywają nas obiektami. Nie imionami, a obiektami. Jestem obiektem 73. Nie pamiętam już nawet, jak się nazywam. Błagam, pomóż nam, kimkolwiek jesteś, pomóż nam! Jeśli tylko ten list dotarł poza mury ośrodka, jeśli strażniczka, która obiecała go wynieść, dotrzymała słowa, to musisz coś zrobić. Zaklinam cię na wszystkie świętości! Zrób coś! Postscriptum. Mój jedyny przyjaciel z celi, Anton, szepcze mi do ucha, że wszystko będzie dobrze. Że pomarańczowe światło śpiewa pieśni głosami wszystkich zastępów aniołów. Anton obiecał, że jeśli wsłucham się w śpiew wystarczająco dobrze, to on mnie wyzwoli. Czasem jednak mam wrażenie, że to wszystko nie istnieje. Że nie ma więzienia. Nie ma krat, nie ma lekarzy. Nie ma Antona. Jest tylko przerażające, przenikliwe, pomarańczowe światło. Okej, okay, to jest ta postać, która od samego początku nas prowadzi. I ostrzega. I straszy. Zobaczmy, co się stanie teraz. Okej, okay, co ja mam teraz zrobić? Mam chyba spierdalać. Zapewne. Więc spierdalam. Sporo się tu dzieje naraz. Wszystkiego. Okej, okay, pomarańczowa łuna biegnie za mną. Jest osoba, oni są niegroźni. Którędy mam iść? Mam iść tędy? Okej. Okay. Tylko, że tu jest pomarańczowy... Dobra, biegnij, 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 biegnij. Idziemy chyba do... Coś za mną idzie? Serio? Nie, to skały. Okej. Okay. Dzieje się wszystko... Kurwa, się zmęczyłem. Wypadłem poza mapę. Zaraz wracam. Dobra, udało mi się przebiec po raz czwarty chyba, albo raczej inaczej, za czwartym razem udało mi się przebiec to dziwne miejsce, w którym się zapadam pod mapę. Znaczy spadam, bo pewnie urwisko się obrywa. Za mną coś jest? Nie ma nic za mną, idę na lajcie. O kurwa, ale jest przede mną, dobra. Chyba tędy. Aha, tu jest save point. Dobra, gdzie ja mam iść bez jaj? Co to jest? Koniec gry? Co się dzieje? Co się w tej chwili dzieje? Nie wiem, czy poszedłem w złą stronę, czy jaki ciort. Mamy wszystkie zadania zaliczone. Chyba musimy dostać się na początek. Spróbujmy, czemu nie? Okej, okay, jesteśmy już blisko finału. Jeszcze kawałek. Zaraz będziemy w centrum mapy. Zaraz dowiemy się. Dobra, widzę te skały. Już je widzę z daleka. Unoszą się i opadają, tak? Tak jest. Czyli doszliśmy z powrotem do tego samego miejsca, w którym byliśmy przedtem. Finał kończy się w tym samym miejscu, w którym zaczęła się nasza historia.
Powiedzcie, że to zakończenie będzie ciekawe. Dajcie mi fajne zakończenie tej gry. Bo gra jest fajna, gra jest ciekawa. Tylko jeszcze chcę ciekawy finał. Co? No okej, to są notatki wszystkie. Wszystkie są puste? Jest jeszcze akt trzeci. I tak dobrnęliśmy do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie? Nie. Ofiary nie są przypadkowe. A przecież nikt nie jest do końca niewinny. Możesz się z tym nie zgadzać. Ale kiedy wreszcie otworzą się wrota sekcji 22 i świat ujrzy prawdziwe szaleństwo, zrozumiesz, że wszystko, co zrobiłem, było konieczne. Te wszystkie notatki, które zebraliśmy, to tak jakbyśmy zbierali je po samym sobie. Te wszystkie notatki ja pogubiłem. Czy on mi pokazał siebie? Nie wiem, szczerze mówiąc. Ostatnia scena, gdy ono... Słyszysz mnie? Słyszę. Jak ty za to nie przyjdziesz do mnie. Okej. Widzę cię. Dziś się spotkamy. Znajdź drogę. Gdzie jest? Za to słyszysz mnie? Wow, to jest zdrowo popieprzone. Ta gra byłaby świetna, gdyby była po rosyjsku. Musimy pewnie dostać się do tego czerwonego punktu. Nie wiem, czemu słychać drzewa. Aha, są drzewa, okej. Słyszycie te dziwne dźwięki? Serio? I tak kończy się ta gra? Dochodzimy do namiotu tych studentów, którzy wybrali się na przełęcz i po prostu to my ich atakujemy, tak? Zakończenie nie jest satysfakcjonujące. Autentycznie. Wydaje mi się, że to my jesteśmy tą osobą, która do nas mówi. Ja sobie zdejmę słuchawki. Wydaje mi się, że to my jesteśmy tą osobą, która do nas mówi. Że to my jesteśmy jacyś w jakimś obłędzie i to jest nasza historia. To myśmy ich zabili i to my byliśmy tym potworem, tak? Dziwne zakończenie. Ale gra ogólnie bardzo fajna, bardzo klimatyczna. Zdecydowanie polecam, tym bardziej za takie pieniądze. Gra nie jest droga, wystarcza na kilka godzin fajnej zabawy, fajnego zwiedzania. Na pewno umywa się, jeśli chodzi o, już nie mówię o grafice, ale o sam gameplay, chociażby z zaginięciem Ethana Cartera, które prowadziłem w międzyczasie, znaczy grałem w nie w międzyczasie i nagrywałem w międzyczasie, grając w Colat, i Colat naprawdę jest na bardzo niskim poziomie, jeśli chodzi o gameplay, bo to jest taki typowy Slenderman, tylko w troszeczkę innych klimatach, w klimatach mrozu, gór, no i ma bardziej rozwiniętą opowieść. To jest taki Slender the Arrival, tylko w wersji rosyjsko-górskiej. Przynajmniej mnie to się tak kojarzy i dla mnie to tak wygląda. Gra bardzo fajna. Mimo wszystko za klimat, za to zaszczucie, za poczucie niepewności przez całą grę. W grę naprawdę warto zagrać. Czy żałuję, że ją kupiłem w dniu premiery? Nie, nie żałuję. Warto było wydać te 40 parę złotych, dać zarobić tym ludziom, których tutaj widzicie.
I mam nadzieję, że dzięki również tym moim 40 dyszkom, tym małym ziarenku, które dołożyłem się, pozwoli im to rozwinąć skrzydła i stworzyć kolejną grę, która już będzie lepsza od Kolata i bardziej ciekawa. A tymczasem to by było na tyle, jeśli chodzi o Kolat. Wy trzymajcie się, cześć i do następnego Let's Playa na moim kanale. Mam nadzieję, że ten podobał wam się bardzo i mam nadzieję, że ta gra również wam się spodobała. Trzymajcie się, cześć i do następnego filmu na moim kanale. Yo!